Siema, dzisiaj wam pokażę, jak się tam poruszać w strefie. Każdy podlepszy swoją defensywę. Więc zasada jest prosta. Gramy na jednego wysokiego, centra w środku. SG róg, PF róg, SF perymetr, PG perymetr. Zabawa jest prosta. Na początku strefy stajemy w tych miejscach. Mamy do wszystkich pozycji jak najbliżej. Patrzymy na przeciwnika, jak rozstawieni w tym układzie. Będzie coś takiego. Tak się strefa powinna przesunąć. By każdy miał na dwa kroki do swojego przeciwnika. W drugim układzie. Coś takiego. Trzeci układ. Jest chyba najłatwiejszy. Przeciwnicy zawsze grają na dwie wieże. I tak, poruszanie. W tej strefie PG nie lata od jednego, od drugiego w ten sposób. To jest błąd, to jest po prostu wychodzenie za 3, dobiegnięcie, przeciwnik nas mija. Tylko, jeżeli stoimy w strefie, widzimy kogoś za 3, który rzuca, to ruszamy się półłukiem w tą stronę. Ten metr od tej linii za 3, po tym łuku. Jeżeli to jest center wysoki, albo ktoś to tylko ktoś to tylko sadzi paki, a nie rzuca. Ruszamy się tym łukiem po strefie. SG się rusza najlepiej leciutko dotykającym rogiem w ten deseń, takie kółeczko można zaznaczać. Zależnie jak idzie przeciwnik, można dojść trochę w ten sposób, nie za daleko, bo jak będzie ścinał, no to oczywiście możemy od razu zablokować. A center ma za zadanie przylepiać się do najwyższego, który mu wbiega tutaj w pole. Oczywiście jak drugi wbiegnie, no to PF się cofa i pomaga. Jeżeli ten ucieknie, SF dochodzi do tego punktu tutaj. Gdy pójdzie podanie, zawsze może dojść w ten sposób. Nie tak od razu na ścinanie, żeby walić truje. Przeciwnik oczywiście to zobaczy. To zobaczy, będzie leciał. Tylko po prostu, no już tu musi wejść drugą strefę. Gdyż się pojawiło trzech graczy w rogu. Strefa z wysokimi jest o tyle dobra, że prawie nie ma słabych punktów. PG porusza się, jeżeli ma przeciwnika za 3, porusza się w tym łuku. Jeżeli widzi przeciwników dankujących albo nierzucających, porusza się w tym łuku. Nie gramy tak, że stoimy w strefie i latamy od punktu do punktu. To są po prostu płynne ruchy w obronie. Bez turbowania w strefie nie trzeba turbować naprawdę. Zrobić parę kroków, cofnąć się parę kroków tutaj. Nie trzeba turbować. SG, jeżeli widzi kogoś za 3, robi ten łuk. Jeżeli widzi tankującego, robi w ten sposób. Chyba że nic się nie dzieje, no to można metodą malutkich kroczków poruszać się i po prostu robić sztuczny tłum. CFPF po prostu łapią wszystkich, kto się najlepiej w najwysokich, jakby łapali. Kto tylko wbija się w post. W switchowaniu.
Mamy taką sytuację, że przeciwnik traci, PGZ nie braci, a tu już jest wolny. To w tym momencie SF widzi, że nikogo nie ma w rogu. Musi stać jak najwyżej do tego punktu. To są w ogóle punkty te, trójkąty tu. To są punkty, gdzie następuje switchowanie. 45 stopni. SF już powinien przejąć, a PG w tym momencie powinien się już wracać. No i SF wtedy przejmuje. W trakcie podania PG już jest przy swoim zawodniku. Niestety mając w rogu, SF musi stać przy nim, ale nie jak najbliżej, tylko tak w połowie, bo zawsze na podanie może dobiec. Trzeba tylko uważać, żeby nie minąć. PG lecąc musi po prostu trzymać ten spacing. O co chodzi jeszcze w spacingu? Teraz wam pokażę, co są niewidzialne. Tak jakby koła hula hop. I pewnie potrzebują takiego spacingu, bo oni tam muszą po prostu gnieść wszystkich pod koszem. Chodzi o to, że PG podbiega, to ma ze sobą spacing. Jeżeli SF będzie stał tutaj, to tu już się nie robi niepotrzebny tłok. Czyli widząc PG przebiegającego, SF leci tak, aby ten spacing był tu zachowany w tej obronie. Lecąc w drugą stronę. I tu już jest spacing niezachowany. Dobra, dzięki. Myślę, że takich parę wskazówek polepszy naszą grę w defensywie.